Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Nagrałam obszerny poprzedni. Nagrałam wam update moich włosów, jak doszłam do takiego koloru, pokazywałam wam różne fajne rzeczy. Wrzuciłam go dzisiaj na komputer, okazało się, że jestem nieostra. Po prostu nieważne, słuchajcie, postaram się dzisiaj wam pokazać te same rzeczy. Przy okazji się pomaluję z wami. Tak jak wspomniałam, za godzinkę muszę lecieć po Frania do szkoły. Ala niestety mi się rozłożyła, nie wiem czy po basenie, czy po czym, w każdym razie no niestety zatoki wróciły, więc sezon chorobowy uważam za otwarty. Franio, całe szczęście, jeszcze spoko, z naciskiem na jeszcze, chociaż mam głęboką nadzieję, że no, tym razem obejdzie się bez chorób z dwóch stron jakby, w sensie, że i jego i Ali, bo tym razem dla odmiany mój mąż się poczuł słabiej, także no. No. Mówiłam wam w ostatnim vlogu, że kupiłam sobie to kolostrum i wcinam i słuchajcie, odpukać w niemalowane widzę poprawę ogólnie w swoim samopoczuciu. Mam mniejsze zmęczenie, bardziej płaski brzuch, nie mam go tak wzdęty, więc super. No i tfu, tfu, tfu. Na razie. Żeby nie zapeszać, moje zatoki trzymają się w ryzach. Co nakładałam, jeszcze wam powiem. Nakładałam krem CC z Hean. Wczoraj miałam kombo z tym pudrem właśnie kaszmirowym i powiem wam, że to tak ładnie wyglądało razem. Ten puder bluruje, po prostu hit. Doklepię sobie teraz ten krem CC gąbeczką. Już mi ta pompka działa. Tam pod tym filmem ogólnie napisano mi, że ona, jak ona ma w ogóle działać. Także zrobiłam tak, jak mi wskazano i faktycznie działać zaczęła, więc spoko. Co, że on się pomału dla mnie za ciemny troszkę robi, ale to nic. Mam ambitne postanowienie malować się co dzień, bo wiecie, jak ja nie wychodzę albo gdzieś latam po dzieci, to no, szkoda mi się malować, a potem chodzę. Już ostatnio stwierdziłam, że jak ten menel, więc wypadałoby przestać się obijać i no. I malować się nie tylko na YouTube, no nie? Więc tak też. Czy nie? To będzie taki szybki, dzienny makijaż. Jeszcze jakiś korektor by się przydał. Dużo sobie tego tutaj wycisnęłam. Ogólnie rano już objechałam chiński sklep, bo nie umiałam nigdzie dostać takiego zwykłego, rtęciowego termometra na ścianę. I kupiłam, kurczę, taki wielki. No ale dobra. Lepszy wielki niż żaden. No nigdzie nie było. Nawet ostatnio w innym sklepie chińskim byłam. Ale no niestety też nie było. Wczoraj było takie jakieś załamanie pogody, w sensie załamanie pogody to już jest od kilku dni, ale wczoraj było tak szpetnie, wiało, lało, za chwilę świeciło słońce, za chwilę była taka wichura, że to jest po prostu, to była po prostu masakra. Korektor z Rimmel, jak on się to nazywał, The Multitasker. Jedna z was mnie ostatnio pod filmem pytała, czy on się doda, czy on się nada w linie mimiczne tak zwane. No i taki nie, bo jak dobrze korektora nie utrwalicie, to wszystko się zbierze, to jest raz, a dwa, w liniach mimicznych, no, jak sama nazwa wskazuje, w tych liniach twarz cały czas pracuje, więc generalnie jest raczej mała szansa, że nic się tam nie pozbiera, aczkolwiek on jest na tyle jakby elastyczny, że ja na przykład pod oczami, czy właśnie w tych liniach, mało kiedy zauważam, żeby coś się mi tam zbierało. To też zależy od głębokości tych linii, no to zależy od wielu, wielu czynników, ale on nie zastyga taki na taki mur beton, więc to jakby na jego plus, jeżeli chodzi o właśnie takie wrażliwe miejsca, że tak powiem. Dobra. Buźkę mamy. Będę się patrzała dzisiaj w podgląd, sorry, bo ostatnio nie patrzałam, no i wyszedł z tego klops. Słuchajcie, więc... No i tak jak wspomniałam, Cashmere All Day Powder 2 Natural. Ja sobie go nałożę takim pędzelkiem, flat topem i sobie go tak, o, pod oczy też. On nie dość, że ma trochę krycia, to idealnie mi się z tym, o, tak, bo to mamy match. Idealnie mi się właśnie, chciałam powiedzieć, z tym kolorem podkładu tego kremu CC zgrywa, bo to jest 02 Natural i to jest 02 Natural, także to jest wielki plus dla nich, bo nieraz jest tak, że korektor na przykład i podkład są 02 Natural, a to są dwa różne odcienie.
Na pewno nieraz tak miałyście. Nie wiem, czy znowu nie pada. To albo pociąg, jedno z dwóch. No w każdym razie, wczoraj miałam ten makijaż i bardzo, bardzo fajnie mi się nosił, słuchajcie, naprawdę. Ten krem CC to jest hit taki na co dzień. On nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego krycia, można je troszeczkę zbudować, ale... tak na co dzień, jak nie chcecie mieć tapety, no to super. Powiem wam, że super. Na usta nałożę sobie tint. To jest tint z wakacyjnej kolekcji z Belle. Oni też kiedyś takie tinty mieli w stałej ofercie. I powiem wam, że wczoraj to też tak fajnie wyglądało. Mimo tego, że potem jadłam i w ogóle... Zobaczcie, niby nic, a jednak coś. Dobra, lecimy szybko, bo nie ma czasu, a jeszcze wam chcę pogadać o włosach właśnie. Bo mi to umknęło z tamtego filmu, niestety. A wydawało mi się, że to będzie takie dwa w jednym, bo nie chciałam nagrywać takiego osobnego filmu o włosach, więc stwierdziłam, że nagram wam coś takiego w vlogu. Jako paletki użyję sobie dzisiaj NYX Diamonds and Eyes. Takie o, takie coś, taka kolorystyka. I nawet tu mam pędzelek od wczoraj jeszcze. Jak byłam dzisiaj w Action, to kupiłam sobie jeszcze jeden zestaw tych pędzelków po 4 zł, które wam ostatnio pokazywałam, bo sprawdza mi się do cieni. I w ogóle kupiłam też nową paletkę. Tą 12, która mi się raz, jak wiecie, trafiła taka do bani. Kurde, chyba przesadziłam trochę. Z której byłam tak niezadowolona, a wy mi pisałyście, że inne sztuki są fantastyczne. I wyszła nowa, takie odcienie niebieskości tam są, pokażę wam później. Bo ją mam jeszcze na dole w siatce. No i zobaczymy, będziemy razem testować. Oprócz tego mam jeszcze jedną, z którą wam bym też chciała nagrać makijaż. Więc zobaczymy, jak to wszystko jakościowo wyjdzie. Za tą małą dałam chyba 8,95, tak standardowo. A za tą dużą 19,90. Te z reguły za te 19,90 mi się sprawdzają, nawet wam pokażę. Tu jest taka nowa, o, Club Life się nazywa. I tak prezentuje się w środku, jeszcze ma folię i czeka sobie tutaj na lusterko. Chociaż wiecie co, mam nieodparte wrażenie, że oni chyba zamieniają te cienie kolejnością niektóre i udają, że to jest nowa paleta. Tylko kilka kolorów tam widzę nowych, ale no stwierdziłam, że dobra, przetestujmy. Ja przetestuję, to wy nie będziecie musiały najwyżej albo marnować pieniądze, albo zaoszczędzicie nie kupując innej palety po prostu, bo ta będzie taka fajna, mam nadzieję. A co jeszcze wam pokażę, bo tu mam hiciocha, którego dorwałam ostatnio w Hebe. Nigdy tego u nas nie było. To są Emerald Gems. Z czego to jest? Distributor Orbico. Profusion Cosmetics. I to są brokaty. Jakie to jest piękne. 36,99. Tu mam zielenie akurat. W Hebe, bo nie wiem, czy powiedziałam. To jest prze cudowne, słuchajcie. I są jakby duochromowe, także szeduochromowe, wielokolorowe, błyszczą na wiele kolorów. Na całą powiekę paluchem sobie tutaj taki błysk nałożę. Ding, ding, ding. Trochę rozetrzeć, trochę połączyć i w zewnętrzny kącik leci co? Oczywiście brązik. Jak dziennie, to dziennie. Może być od razu puchatym pędzelkiem. Wiecie, ja bym ten makijaż zrobiła szybciej, tylko ja do was znowu gadam i wam pokazuję tysiąc rzeczy, jak to ja. Dzisiaj muszę się nauczyć, słuchajcie, gładzie kłaść, to będzie hicior. No, zobaczymy, jak mi to pójdzie. W ogóle ta skóra jest taka mięciutka po tym kremie CC. Na dolną powiekę też sobie pacniemy tym brązem. W ogóle nagrałam dla was jeszcze jeden makijaż ostatnio, w zeszłym tygodniu to już było, jak szłam na urodziny. I fajny wyszedł, mi się bardzo podobał. Tyle, że w kamerze, słuchajcie, jak to ja zawsze się do siebie doczepię, nakładałam też taki jakby liner tutaj w załamanie. Jak spojrzę, jak wiecie, ja zawsze tak przekręcam głowę, bo generalnie mam tak lepszy profil, to tutaj widać to fajnie, a tutaj widać to, jakbym to miała krzywo nałożone. I teraz mam zagwozdkę, czy mam to puścić, czy mam tego nie puścić.
No bo ktoś powie za chwilę, że taki niedbały makijaż albo coś. No a dbały był na pewno, bo zwracam uwagę, szczególnie jak nakładam coś właśnie punktowo, stricte, czyli w załamanie. No to halo, nie? Tym bardziej, że to jest coś błyszczącego. No ale nie wiem, wczoraj też miałam zły dzień, więc jakby muszę na to spojrzeć, że jeszcze raz, bo może się okazać, że jak zwykle się do siebie przywalam. No. Narzędzie tortur. Maskara ta najnowsza z Eveline, która pięknie mi rozdziela rzęsy. Bardzo mi się to podoba. Nie kruszy się. I no naprawdę ładnie to wygląda. Te rzęsy są takie wyczesane. Jedynie co, to nie pogrubia ich jakoś fenomenalnie, ale zwalam to póki co na to, że jest po prostu świeża. A propos olejku, który Wam ostatnio pokazywałam w denku, tego z CBD, to skończył mi się, już nic nie mam. I jak weszła w piątek nowa promka do Rossmana, to zauważyłam, że olejek do demakijażu z Alterry jest za dyszkę, za 9,90. I jak to oglądacie, to dalej jest ta promka, słuchajcie. To jest dokładnie olejek Alterra, olejek oczyszczający z algą, bio, 100 ml, taki. I będę go próbować, właśnie mi tutaj stoi i czeka, aż go użyję. Więc może dzisiaj to nastąpi. I makijaż gotowy. Czy ja chcę jakiś fikser? A może sobie psiknę. Bielenda. Po raz kolejny kupiony ten make-up fixer. Jakbyście go szukały, bo wiem, że dużo osób, włącznie z moją szwagierką, nie umiało go znaleźć. On jest tam, gdzie w Rossmanie są szczotki, gumki, spinki, sztuczne rzęsy na przykład, na samym dole tej półki przy podłodze. On nie jest tam, gdzie te wszystkie kremy BB i tak dalej. On jest tam właśnie, gdzie gumeczki i akcesoria do włosów, nie wiedzieć czemu. Dobra, przenieśmy się może w bardziej słoneczną część mojej sypialni. Tam zostawiłam swe studio, jak widzicie, bo to jest po tamtej stronie, potem muszę lampki jeszcze wyłączyć. I to jest właśnie to, o czym Wam mówiłam, że tutaj, w tej centralnej części, ja tutaj mam balkon. I jakby te okna są tak w centralnej części, bo w... jak się to nazywa znowu? Ach, Boże, w projekcie, o, brakuje mi słów. W projekcie ten pokój był podzielony na trzy, bo ta sypialnia de facto ma 40 metrów. Więc jakby okna są ułożone centralnie, więc jeżeli chodzi o tamtą część, tam, gdzie mam łóżko, to mi odpowiada, bo tam jest ciemniej. Ja lubię spać, jak jest ciemno i w ogóle najchętniej to bym w ogóle zrobiła całkiem mrok, jak idę spać. O ile już nie jest noc na przykład, ale rano światło mnie budzi, bo jestem przyzwyczajona, że są zaciągnięte rolety i jest całkowicie ciemno, czego mi brakuje, muszę sobie kiedyś takie zewnętrzne zrobić. No a tam, no to widzicie, jak tam pogasiłam światło, to tam jest taki ciemny kąt, więc ratuję się tymi lampkami, no i tymi mega, mega lampami LED-owymi z Yongnuo, jakoś tak. W każdym razie to są te panele LED-owe i one mi tam porządnie doświetlają. Natomiast jeżeli chodzi o TikToki i takie filmy gadane, no to ja bym to musiała wszystko przestrajać, iść tam, znowu dawać te lampy tam i w ogóle, więc dlatego sobie zrobiłam to miejsce do nagrywania filmów gadanych na dole. Tak, to jest moja nieziemska, niezmordowana wielka szafa. Pokażę Wam teraz coś, co do mnie przyszło. Bo dostałam znowu perfumy Made in Lab. Zapytali się mnie ostatnio, czy chciałabym przetestować, bo mają nowe zapachy. Trzęsę Wam i po statyw rozkładam. Bo mają nowe zapachy, więc stwierdziłam, że dlaczego nie. Ostatnie mi się podobały bardzo. Tym bardziej, że tam jest teraz promka, o której zaraz Wam powiem. Sobie zerkniemy razem, co tam wybrałam. Tak, więc jeżeli chodzi o zapachy, słuchajcie, to mam ich aż 5. Znowu. Raz, dwa, trzy. 4. I 5. I dwa z nich są uniseksami tym razem. Nie wiem, co to są za zapachy, w sensie nie miałam oryginałów. Jestem bardzo ciekawa, jak pachną. Tutaj mam kategorię skórzaną, jeżeli chodzi o jeden unisex. I zaraz Wam powiem dokładne nazwy, a druga to jest kategoria orientalno-waniliowa. Wiecie, że ja wszystko, co słodkie, bardzo kocham. Bardzo, bardzo, bardzo. No i sobie obróciłam kamerę, jadąc w sumie od środka. 79 to jest właśnie jeden z nowych inspiracji, bo ja Wam mówiłam wcześniej, że to są inspiracje perfum, to nie są jakby jeden do jeden kopie, tylko inspiracje.
No i główną ich dewizą jest to, że oni za bardzo nie zwracają uwagę na opakowanie, flakonik, tylko najbardziej zwracają uwagę na zawartość. No i teraz sobie patrzę, że na ich stronie, bo tutaj mam w koszyku dokładne opisy tych perfum, które zamówiłam, Thierry Mugler Alien kosztuje 19,49 i jest przeceniony z 44,99 za 100 ml, także bardzo się opłaca, słuchajcie. Następnie mamy 80, czyli inspirację Carolina Herrera. Inspirację Caroliny Herrery. Zaraz Wam powiem też, jaka promka jest, bo teraz też jest aktualnie. 83, tutaj mamy coś, co ja już kiedyś posiadałam i przepięknie pachniało. To jest inspiracja Armani Code. Nie wiem, czy miałyście, ale też przepięknie, słodko, no coś pięknego. Potem będziemy je otwierać oczywiście, ale na razie powiem Wam mniej więcej, co tu mamy. I właśnie, 84, Tom Ford Fucking Fabulous. I to jest właśnie jeden z tych uniseksów. Bardzo jestem go ciekawa, muszę go z Wami otworzyć. I na koniec 59, to jest też właśnie ten uniseks, inspiracja Montale Intense Café. Na Made in Lab jest teraz oczywiście promka, z której możecie skorzystać. Kiedy kupicie dwa zapachy o pojemności 100 ml, to trzeci o pojemności 100 ml dostajecie 50% taniej, także fajnie. Plus oczywiście, jeżeli nie chcecie 100 ml, to oni mają też takie fajne perfumetki, które mają mililitrów 33 i kosztują 16,99. Wydaje mi się, że warto zainwestować. Tak jak Wam wspominałam, ja już te perfumy mam, testowałam. W niektórych Lidlach można je podobno dostać, jeżeli chcecie sobie powąchać na żywo. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Thierry'ego Muglera Alien, to ja go tak kocham i tak szybko kończę, że to jest w sumie tak jak Adriana Grodkowska mówiła, kupicie drogi perfum i on potem leży, bo żal Wam go zużyć. I on potem się przeterminuje de facto, bo żal. A tak macie 100 ml za fajną kasę, w fajnym szklanym pojemniku, psikacie ile chcecie, kupujecie nowy, jeszcze promocje są. Dobra, zobaczmy tego Thierry'ego tak na szybko, a resztę później. Poczekamy chwilę. O Jezu, tak, czuję te nuty. Och, tak. Bardzo fajne. Uwielbiam, kocham. Ja wiem, że niektórzy tego zapachu nie cierpią, na przykład moja mama. Ona twierdzi, że on jest tak intensywny, że ona po prostu nie może koło mnie stać, a ja go tak uwielbiam, bo jest słodki, jest taki oryginalny, taki trochę mroczny w moim mniemaniu, no no po prostu rewela. Chyba sobie jeszcze kupię perfumetkę, słuchajcie, żeby mieć do torebki. No kocham, uwielbiam po prostu. Bardzo fajne. Jedno, co właśnie bym zmieniła w tych perfumach, to opis na flakoniku. Bo to jest fajnie, że jest napisany styl i że w ogóle jest taki fajny opis tych perfum, jeżeli chodzi o nuty, głowy, bazy i tak dalej. Ale nie ma etykietki, jaki to jest konkretnie perfum. Oczywiście, że jak używacie długo Aliena, to będziecie wiedziały, jak powąchacie, że to jest Alien, tak? No ale jak macie dużo perfum, to Armani Code 83. Sprawdźmy. Tu sobie będę już psikała w zatyczkę, słuchajcie, żeby nie zmieszać na sobie. No, to jest też ten zapach. Bardzo zbliżony. No. Co tu mam pod ręką? 80 to była Carolina Herrera. To też powinien być słodki zapach, bo to jest kwiatowo-drzewno-piżmowy. To lecimy. Cały czas czuję Alienę teraz. Oj, ale ładne też. Faktycznie taki kwiatowo-delikatnie piżmowy. Bardzo ładny. Bardzo. I zostały nam dwa uniseksy. Troszeczkę. O kurde, ciekawy. Ja tu taką tabakę czuję. No powiem Wam, że ciekawy, naprawdę. I tą skórzaną nutę tutaj też czuć. Muszę dać do powąchania mojemu mężowi dzisiaj. Ale ja bym też nosiła, słuchajcie, mocny, jest na pewno mocny. Ale jest taki inny niż wszystkie. A ten ostatni to było co? Bo ja już nie pamiętam. To był Tom Ford, co teraz Wam pokazywałam. A, Montale Intense Café. Orientalno-waniliowe.
Ten jest taki delikatniejszy, ale też taką nutkę męską ma. Fajny. Ten też będę nosiła. Na mur beton. Możecie robić więcej uniseksów. Podobają mi się bardzo. No, Made in Lab, muszę przyznać, że ta seria, którą dzisiaj zamówiłam, to ja jestem bardzo zadowolona. Zresztą z ostatniej też, ale z tej chyba bardziej, bo są takie bardziej intensywne te zapachy w moim mniemaniu. Bardzo ładne. Codziennie teraz będę używała innego, to Wam w następnym vlogu powiem, jak z trwałością. Miałam Wam dzisiaj pokazywać pierścionki, które będę robiła z pomocą tej giętarki. No i jest problem, słuchajcie, bo te wszystkie łyżki, które ja kupuję, które kolekcjonuję, są strasznie twarde. Bo to nie jest srebro, tylko na przykład jakieś tam inne stopy. A to by się rozpadło, bo to de facto jest z plastiku. Twardego, ale plastiku. No i generalnie fajnie się nada do kolczyków, do zaginania jakichś tam okrągłych kształtów, bransoletek, ale z takiego grubszego drutu. I to jest Max, który to udźwignie, bo inaczej by się to po prostu połamało. Już próbowałam, bo nie umiałam się doczekać. Zatem szukam innej giętarki, bo próbowałam to robić też w imadle i jakby klepać młotkiem, wiecie, zaginać i tak dalej. Ale to się nie sprawdza. To się po prostu nie sprawdza i znalazłam dzisiaj jedną na eBayu. Mam nadzieję, że to będzie to, bo już bym po prostu tak bardzo chciała te pierścionki robić, a nie mogę i potem się frustruję i w ogóle i w szczególe. Poza tym też trochę na to wydałam. No przyda się to, ale nie jest to de facto do tego celu, do którego był przeznaczony ten zakup, więc no. Pokazywałam Wam w tym nieudanym jakże vlogu, bez ostrości, jak robię kolczyki. I cały bałagan, który tutaj miałam rozłożony na podłodze, leżał tu w sumie no, od wieczora do następnego dnia popołudnia, bo nie sprzątałam, bo chciałam Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. No to zamiast tego pokażę Wam, co udało mi się zrobić po prostu. Tutaj na razie leżą. Tu są większe sowy, to nie, ale tutaj kupiłam sobie ostatnio w Tedim takie sówki. No i teraz sówki zamieniły się w kolczyki, bo już mają bigle, więc to to. Kupiłam sobie takie małe pudełko z kwiatkami, zadychę też w Tedim. Połączyłam kółeczkami i mam takie dłuższe kolczyki drewniane. Jeżeli chodzi o takie gwiazdki, to ostatnimi czasy była wielka wyprzedaż wtedy właśnie tych wszystkich motywów takich, jakie to są motywy? Morskie, o. No morskie i letnie zarazem, więc tutaj też sobie połączyłam te gwiazdki i mamy, no chodź tu, bo ja patrzę w podgląd i nie umiem tego chwycić porządnie. No, o. I mamy coś takiego. Zobaczcie. Fajne, nie? Mi się podobają w każdym razie. W ogóle, słuchajcie, wyciągnęłam swoje kapcie, bo jest mi zimno. I są takie cieplusie i epickie. Tych to tak do końca nie jestem pewna, bo zrobiłam je jakby z dwóch elementów. Kupiłam sobie taką zawieszkę z tą ręką i ten kolczyk jakby był osobno i połączyłam te dwa. I tak to się prezentuje. Dodałam łańcuszek. Wydaje mi się, że fajnie, ale pewna do końca nie jestem. W Terim sobie możecie też same takie wisiorki kupić. Ich jest na przykład 5, potem Wam pokażę paczkę. 5 czy 6 w jednym i kupuje się pojedyncze, więc jeżeli chcecie sobie na przykład kolczyk zrobić, no to musicie dwie paczki kupić. No ale i znowu mi spadło. Ale jedna paczka kosztuje 5 zł, także jakby dwie paczki 10 zł, a wtedy macie ile? 20 tych zawieszek. To mogą być zawieszki na bransoletki, kolczyki, do czego jeszcze na łańcuszek takie zwykłe, więc spoko. Tutaj mam jeszcze takie liście. No i gdyby tego wszystkiego było mało, jeszcze sobie zrobiłam takie gigantyczne liście. O, to jest też drewniane. Wtedy jest mnóstwo inspiracji. Słuchajcie, ja sobie ostatnio dynie takie malutkie kupiłam, z których też będę robiła kolczyki. Mam takie filcowe jakby liście. Też Wam pokażę, bo tutaj akurat stoję. Filcowe liście, gdzie się schowałyście? Ale mi się znowu rymło. Liście. O, tutaj nawet sobie z piórek zrobiłam takie, o. Też fajnie wyglądają, jak się je ubierze. O, jeszcze Wam pokażę te, bo nie umiem tych liści znaleźć teraz. Miałam taką kolię. To była kolia z takich właśnie kwiatków i to, ich tam było chyba 5. No, ale że się zepsuła, to stwierdziłam, że kolczyki będę nosić prędzej niż te kolie. Dołączyłam sobie taki łańcuszek, który by the way jest troszkę za długi, bo one by wychodziły o takie, chociaż też by mogły być.
No i połączyłam sobie je znowu takimi kółeczkami. Jak widać, dołączyłam do tego bigiel i mam takie... Powiem Wam, że niesamowicie mnie to relaksuje generalnie, ta robienie tej biżuterii. Mam cały asortyment do tego właśnie, te bigle, te małe kółeczka. Tylko bardziej się to opłaci zamówić na Allegro niż kupować osobno, bo tych kółeczek na przykład nie ma wtedy. Także no, dużo bardziej się opłaci zamówić na Allegro. Na Allegro. Bigle kupicie, wtedy generalnie jakieś łańcuszki czy takie rzeczy kupuję po prostu w jakimś Obi albo Castoramie, albo Intermarché. Intermarché? Chyba Intermarché. Nie, Bricomarché, przepraszam, Intermarché już chyba nie ma. I sobie dłubię. Wkręciłam się w robienie biżuterii. No i tak wpadłam na to. W ogóle tutaj macie dla przykładu bransoletkę zrobioną z widelca, którą kupiłam na Targu Staroci. To jest po prostu widelec, słuchajcie, taki zagięty właśnie. I tutaj tak finezyjnie ma wygięte te... jak się to nazywa? No tutaj tą część, o. Fajnie to wygląda, zobaczcie. No można naprawdę cuda, cudeńka robić. Dzień dobry panu. A pan do kogo? Przy stoniaku. Do kogo? Przyszłeś do mnie? Tak? A gdzie ten mały pimpek? Tam się szlaja, co? Timi, ani go nie widać w tym słońcu. Gdzie Timi? Szukaj Timiego. No? Neruś? No co? No co? No tak, a ty już zazdrosny jesteś, co? Chodź Timuś, bo muszę jechać po Frania, wiesz? Chodź do domku, chodź. No chodź, nie tam! No i pogadane, no i poszli się bawić. Dzisiaj mam Adidasy, bo ostatnio ktoś mi powiedział, że jest zimno, a ja już botki noszę. Bo lubię, ja noszę botki cały rok. Do sukienek i w ogóle, i w szczególe. Także no. Sprawdzam, czy się da nagrywać w aucie, ale sądząc po tym, jak trzęsie mi się kamera, to raczej nie. Zresztą zaraz zobaczymy. Już się troszeczkę cieplej zrobiło, 15 stopni, rano było 9. Tylko. O, gdzie pies? Nie, trzeba szybko zamknąć bramę. Raz, dwa, trzy. Bo jak Nero wyskoczy, to będzie niefajnie, słuchajcie. Dobra, chowam tą kamerę, odezwę się do Was później. Dalej czuję tego aliena. Dojechałam wcześniej. I kapnąłam się, że nie zabrałam telefonu. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja się czuję bez telefonu jak bez ręki. Niestety. Dobrze, że jadę tam i z powrotem. Mam jeszcze jakieś... 9-8 minut już do dzwonka, więc sobie chwilę posiedzę w aucie, bo na zewnątrz jest zimno, a do szkoły wchodzić nie wolno. Przynajmniej znalazłam miejsce parkingowe z tego wszystkiego, przynajmniej tyle. No, a potem muszę wejść na stację benzynową, bo auto pokazało mi powrót do rzeczywistości, czyli rezerwa. Teraz bolesna rzeczywistość. To znaczy tankowanie. Au. Chwila prawdy. O kurde, szału to nie ma. No nie ma, nie całe pół. Nawet nie, ćwiartka za te 5 dych. No i się okazuje, właśnie wróciłam i idę sobie z pieskiem, że u Franka było dzisiaj tylko 8 osób. Także coś ewidentnie jest na rzeczy, wszyscy są chorzy. U Ali spotkałam jej panią czekając na Franka i też się pytała, kiedy Ala przyjdzie, bo chyba wycieczki nie będzie. Bo też jest bardzo mało osób zdrowych chodzących aktualnie do szkoły. Tak więc, no, gdzie to moje duże psisko się podziało? Nero! No gdzie ty się podziewasz? Gdzie ty byłeś? Co? Idź się przywitać z kumplem. No i patrzcie, jaka piękna sztuka, ale to jest chyba trujące. Zajrzyjmy tu. No.
Piękny Rosiński. Czy my znajdujemy fajne grzyby? Powiedz. Zobaczcie to. Ja mam nadzieję, że to jest jadalne. Zaraz sprawdzę. Ale wydaje mi się, że tak. Że to jest wielkości mojej dłoni w ogóle. A tam chyba jest jeszcze jeden. Zaraz zobaczymy. No, krety też są jakby coś. Jak ja tu mam wejść? O, mamuniu. Nie wolno, Neruś. Jasny gwint. On ma gąbkę. On jest jadalny. Tylko muszę go jakoś tak... O, da się go urwać. Ja jeszcze jest zdrowy, słuchajcie. No, czadzior. No i brata, proszę. Jasny gwint. Ten już jest troszeczkę robaczywy. No, ale zobaczcie to. Wam to zaraz pokażę. O, czad. No to mamy dwa okazy i to naprawdę solidne. Pokażę wam to na trampolinie, na której jest mega dużo ciciów. Zobaczcie. To jest moja ręka. Jaki ten grzyb jest wielki. Jak moja dłoń. O. No szok. Tego bym się nie spodziewała. Były w zeszłym roku, ale maślaki, takie malutkie. Ale to... No cóż, idziemy szukać dalej. O, bo ja tutaj jeszcze jednego dostrzegłam. Oprócz tych uroczych muchomorów, przepięknych, które wam na pewno puściłam na przebitkach. No zobaczcie, jakie urocze. A tam jeszcze rodzinka muchomorów większa. Dobra. Ale to jest nic. To jest wszystko nic, bowiem... A! Widzicie to? Nie wiem tu wejść, bo to jest jeżyna, kurczę. No niestety, ten też był gigantyczny. Ja zawsze ten, tą końcówkę, tej końcówki się nie odrywa, jak chcecie, żeby wam grzyby rosły. Patrzcie, jak on był wielki. No, ale dwa okazy mamy zdrowe. O, za to mam fajną rękę teraz. Pachnie tym grzybem, chociaż był zgnity i tak. No ale... Ale zawsze. Idę szukać dalej. Może coś jeszcze znajdę. Ususzę sobie. I będzie do kapusty na Wigilię. Grzybobrania ciąg dalszy. Raz, dwa, trzy. I tam coś jest. Nero, uciekaj. Nie nasikaj mi na to. Idź. Także cóż. No to nie, to ma gąbkę też. Ale czadzior. To jest chyba maślak? Nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale jest na pewno jadalne. Bo jako dziecko dużo grzybów zbierałam. No nie mogę. O, i tu jeszcze jeden rośnie, proszę. Ale fajnie, a ja chciałam grzybnie kupować, żeby nam grzyby rosły. Ha, nie trzeba. Proszę. Mamy tu jeszcze... O, jeszcze jeden. A może jutro zupę grzybową zrobię. Jaki zdrowiutki. Patrzcie, jaki ładny. No tego się nie spodziewałam, że wyjdę z psem i wrócę z kilogramem grzybów. Dobra, wiecie co? Ja się teraz chwilowo wyłączę, bo nie mam rąk, żeby te wszystkie grzyby zabrać. Więc odezwę się do was z domu. Przejdź się, człowieku, z psem na siusiu. Ale czadzior. A co to za surykatka jest? Co by chciała surykatka? Co by chciał pies? Smakołyk na pewno, tak? Smakołyk byś chciał? Co wam powiem? To wam powiem. Pochłonęły mnie obowiązki domowe. I muszę właśnie iść do piwnicy i zrobić, wziąć słoik i zrobić syrop z cebuli. Bo moja córka go lubi, a zaczęła tak brzydko kaszleć i też jej się przyda troszkę na odporność, troszkę na ten kaszel. So, let's go! Dobra, idziemy. Creepy. Może trochę. Czekajcie, bo ja się tu muszę przycisnąć troszkę. Mission accomplished. Zgasiłam? Zgasiłam. To teraz bierzemy się. Jeszcze muszę zrobić z tymi grzybami. Chyba je wysuszę. Tak je przewieszę przez nitkę i je wysuszę. Ale to za moment. Najpierw syrop. Bo już go robię chyba z, ja wiem, trzeci dzień. W ogóle kupiłam dzisiaj fajną rzecz w Biedronce, jak byłam. Przy okazji, po bułki. Taki rozdrabniacz. Właściwie dwa. Widzicie? Jeden ma tak... Ile on to ma? 200 ml, a drugi 500 do czosnku. Może byśmy go wypróbowali i tą cebulę w tym skroili, tak teraz myślę. Nie głupie, nie? Dobra. Let's do that. Tutaj oczywiście 1500 rzeczy.
mamy tu, mamy ten większy. Oczywiście ten mały będzie na czosnek pewnie, albo na jakieś takie malutkie rzeczy, a tutaj okej. Płukam to chociaż. Może być fajne. Jeszcze był taki większy. Hej! Jeszcze był taki większy, tylko jeden po prostu. Chyba 1000 ml miał. Czyli litr i to kosztowało 24,99. Chyba tak. Nie wiem, na ile to pokroić. No takie to pokroję, bo mniej więcej zobaczymy. Czy będzie jakiś efekt w ogóle, czy nie? Jest to coś warte? Tak. To się podobno pociąga. Au. No i co? I nic. Ej, to działa! Jakie fajne, jakbym kosiarkę odpalała. Czajcie to! Pociągnęłam kilka razy i to działa. I nie trzeba normalnie się denerwować, że oczy łzawią. Oh yeah, baby! Ale mi teraz ten cały zapach z tego w oczy poszedł. Trzeba uważać, żeby tego nie oglądać z bliska. Iha! A tutaj naczelny śpioch. Dzień dobry. Czy pan idzie spać? Proszę powiedzieć. Nastrój zrobiony, jak widzicie. Więc teraz książka w dłoń. Tam też mam nastrój zrobiony. Książka w dłoń i do łóżka, bo słuchajcie, już jest 20:38 i nie wiem, kiedy to zleciało. Znowu. I tym optymistycznym akcentem żegnam się już z wami, a resztę tych wszystkich rzeczy, o których wam mówiłam, że wam pokażę wam w następnym vlogu. Pa!